Już od wczoraj jesteśmy w tych przeklętych Niepołomicach. Wolałaby się wcale nie urodzić, niż tu przyjechać. To wstrętna zapadła dziura i okropna ilość wojska. Każdemu żołdakowi musi się Żyd kłaniać. Nasza rezydencja mieści się akurat vis-a-vis koszar. Sama dokładnie nie wiem, czy to koszary, czy co innego. W każdym razie jest ich tam masa. Niedaleko, parę domów dalej, jest znowu kameradschaft. Można sobie wyobrazić, co się tam dzieje. Straszne głupstwo zrobiliśmy, spesząc się tak z wywożeniem mebli. Po śniadaniu poszliśmy z tatusiem do puszczy. Było cudownie, pełno gałązek z drzew szpilkowych. Było ślicznie, lecz moje serce ściskała tęsknota za Cesią. Myślałam o tym dniu mniej więcej w tym samym czasie zeszłego roku, gdy na zamku zbierałyśmy gałązki na grób Rutka. Na cmentarzu ubrałyśmy jego biedny grób. Położyłyśmy również gałązki na grobach innych niewinnych męczenników. Osiemdziesiąt rodzin z Niepołomic dostało wysiedlenie w ciągu 24 godzin. Dziś dostaliśmy list od Andzi i pani ratowej. W getcie ceny są horrendalne, w samym Krakowie również. Samopoczucie jest straszne, tym bardziej, że mury są w kształcie nagrobków. W Krakowie będą budować schrony. W getcie nie trzeba, Żydzi mogą zginąć. Wczoraj wynajęliśmy mieszkanie w Rynku, w domu Królikowskich. Wczoraj przyjechało gestapo i aresztowało 3 złotników. Ludzie się bardzo boją. Jestem strasznie zdenerwowana. Właśnie wróciłam z miasta. Panuje tyfus plamisty i brzuszny. Strasznie się boję o tatusia, gdyż on chodzi do tych przypadków. Żydom nie wolno iść na pocztę. Listy ma nadawać Judenrat i zagraniczne też odbierać. Wyobrażam sobie, jaki powstanie bałagan. Zapewne nic nie doręczą, ani żadna kartka nie dojdzie za granicę, ale trudno. Ja muszę pisać do Cesi. Słychać ciągle odgłosy bomb, jakieś 80-100 kilometrów od nas. W dzisiejszej gazecie jest odezwa Hitlera do Polaków, by mu pomagali, gdyż on chce utworzyć Wielką Polskę. Czy to nie jest perfidia? Podobno dzisiaj Hitler przejeżdżał przez Niepołomice, a oprócz tego zdjęli dzisiaj dzwony. Przedwczoraj byli tu z Gesundheitskammer. Widocznie skutek jakiegoś doniesienia. Byli u wszystkich dentystów. U doktora Peszla kontrolowali, czy nie robi coś ze złota i czy nie leczą Aryjczyków. W aptece złapali receptę Peszla dla Aryjki i on będzie miał z tego niezłą hecę. Zachowywali się strasznie brutalnie, szturchali, uderzyli żonę Fiberga. Straszne rzeczy opowiadają ludzie wracający ze Lwowa. Wprost ludzie ginęli na ulicy. Ostatnio Niemcy złapali pełno Żydów. Nie wiadomo, co się z nimi stało. Zamkli prezesa Niepołomic, gdyż u jednej z Żydówek znaleźli futra. Boimy się następstw. Już przeszło rok. Tak, cały okrągły rok siedzimy w tej wilgotnej dziurze o szumnej nazwie Niepołomice. Wszystko, na co tu patrzę, wydaje mi się wstrętne. I ludzie, i cały w ogóle ten srajdołek. A tu trzeba się cieszyć, że się tu siedzi, całym i zdrowym, i że na razie nie gnają dalej. Straszne rzeczy dzieją się dziś w Krakowie. Wywożą z getta starców i tych, co nie dostali stempla. Nie wie się dokąd. Pędzą ich pieszo do Prokocimia, męcząc po drodze. Mogą wziąć 10 kilo na osobę. Z okolic Krakowa też wyrzucają. Co to będzie? Takie nieszczęście. W getcie jest nadal Sodoma i Gomora. Ludzie tracą głowy. Wysiedlają blokami. Na razie naszą ulicę nie. Boją się wychodzić na ulicę, bo oni wpadają nagle i strzelają na wiwat. Wczoraj zranili 17 osób i 4 zabili. Niemcy są straszni, ale to są wrogowie. Inni, zamiast pomagać Żydom, donoszą na nich, sami gnębią. Nie można przejść przez ulicę, żeby jakiś drań nie zaczepił, choć tylko by powiedzieć Juda. Dopiero wróciłam z pracy. Przyszedł pan Margulis z wiadomością, że Niepołomice mają być wysiedlane do Wiliczki. Teraz do nas się zabrali. Straszna rozpacz. Co robić? Iść do W, czy ukryć się? Zdaje się, że ucieknę do Krakowa. I ciebie, dzienniczku, muszę niestety zostawić.